Cześć, jestem Maciek. W naszej firmie pracuję od około 3 lat. Wszystko przez przypadek. Pewnego dnia mój przyjaciel Daniel zapytał się mnie, czy nie chcę przyjść do pracy. Stwierdziłem, przyjdę, spróbuję, zobaczę jak to jest. Tak jest do dnia dzisiejszego. Jestem sprzedawcą na sklepie we Wrocławiu. Pewnie zastanawiacie się, jak wygląda praca na jednym z naszych sklepów. Na te i inne pytania Wam odpowiem i popowiadam więcej. Dla nas w pracy najważniejszy jest klimacik i dobra atmosfera. Dlatego po przyjściu każdy z nas wita się ze sobą. Następnie przygotowujemy sklep do przyjęcia klienta, tak żeby był przygotowany w 100% i zakładamy nasze niebieskie koszulki, które tak wszyscy dobrze znacie. Czynności na sklepie, które robimy rano, nazywamy rutynami, ponieważ powtarzamy je codziennie. Ważne jest to, żeby weszły nam w krew, przez co wykonujemy je szybciej i dokładniej. Do porannych rutyn należy m.in. przygotowanie stanowisk kasowych, cenówek do wydruku, jak i zamówień online. Ja osobiście mam swój własny rytuał. Idę przez cały sklep i sprawdzam, jak wygląda okiem klienta, żeby był dla nich atrakcyjny. Następnie idę na swój dział, kołdrę poduszki, sprawdzić i upewnić się, że jest przygotowany w 100% do przyjęcia każdego klienta. Wiecie, co jest najważniejsze w obsłudze klienta? Aktywne słuchanie, ponieważ każdy z nas chce być wysłuchany. Jeżeli będziecie słuchali klienta, będziecie wiedzieli, jak mu pomóc, to w tym momencie nie tylko sprzedacie mu produkt, ale również i uśmiech, przez co klient do Was wróci. Oczywiście u nas wszyscy są na ty. Pracownik z najwyższym dyrektorem, co powoduje, że nie ma między nami żadnych barier. To nam pomaga też w atmosferze, o której wspominałem na samym początku. Jeżeli są jakieś konkursy, wszyscy idziemy razem zdobywać wyniki, ponieważ łańcuch jest najsilniejszy, tak jak najsłabsze ogniwo. W życiu, jak i w handlu, pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Dlatego razem dbamy o zatowarowanie sklepu, żeby był atrakcyjny dla klienta. Macie też możliwość dostania jednego z naszych działów głównych do opieki. Ja, jak wspomniałem prędzej, jestem opiekunem działu kołdry poduszek. Jestem za niego odpowiedzialny w 100%, dlatego chcę, żeby wszystko było na tip-top. Są również programy wewnętrzne, szkoleniowe, na którym byłem ostatnio. Tak zwane Talent Academy, szkoli pracowników do osiągnięcia wyższych stanowisk. Za niedługo obejmę stanowisko zastępcy kierownika sklepu. Dlatego słowo kariera i słowo ISK idą razem w parze. Jeżeli ważna jest dla Was dobra atmosfera i możliwości rozwoju, zapraszamy do nas. Z mojej strony to było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną i widzimy się na sklepie. To na razie.